261. Romana Hoppego, który budował wykrot. Ta figurka mu płakała kilkakrotnie, dziś jest w róży mistycznej, więc ją przynoszę uroczyście ze swojego miejsca, aby stanęła pośród nas. Swojej bliskiej przyjaciółce przed śmiercią przekazał ksiądz Roman Hoppe tę figurkę i prosił mnie, jak znajdziesz kapłana, który będzie po naszej myśli duchowo z nami związany, to go przekaż ją jako swedę po mnie.
przyjąłem to jeszcze w czasie, kiedy nikt mnie nie gonił, rozumiałem pewnym sercem, rozumiałem też, że daleko byłem od tego. I dziś ta Matka Boża jest pośród nas, dziś ma święto, swoje święto Róży Mistycznej. Zarazem dziś jest trzynastnica. Tych kilkanaście figurek Matki Bożej chodzą po waszym domu, po Polsce. Dwie chodzą po Stanach Zjednoczonych. Dwie są tu do zabrania z pustelni do waszej rejony. Matko ukochana, witaj pośród nas. Niesłychanie się Tobą cieszymy. Dziękujemy Ci, że jesteś pośród nas. Witaj Maryjo, bo przed 10 musimy skończyć. Mamy święto Matki Bożej Fatimskiej Róży Mistycznej, mamy nabożeństwo, mamy procesję, jest dziś litania za kapłanów, bo jest czwartek, godzina święta, bo jest czwartek. I to wszystko, wszystkie te modlitwy nasze włączamy pod jedną intencję, ile nam czasu wystarczy. Tyle tu będziemy trwali na modlitwie, a później w 10:30 ci, co mają siły, idziemy na 4-godzinny szlak procesji pokutnej za ojczyznę, za nasze grzechy. Dzisiaj nie będzie ogniska ani kiełbasy, bo dojdziemy, to będzie piątek, więc zyskamy ponad 40 minut, koło 3 powinniśmy wrócić. Dzisiejszą mszę świętą ofiaruję o Boże błogosławieństwo dla obecnego tu Pana Jacka, niech Pan Jezus błogosławi, na rękach go niesie, a dziś Matka Boża podwójnie niech go utuli i ucałuje. Matce Bożej powierzam intencje z racji święta. Mario, gorąco dziękuję za trud poczęcia po 7 latach małżeństwa. Prosimy o zdrowe dziecko, szczęśliwe rozwiązanie i potrzebne łaski rodzinie Joanna i Robert. Proszę o uzdrowienie mnie Torbiela przy moim lewym obojczyku, który jest coraz większy, oraz uzdrowienie mojego męża z choroby alkoholowej, przez co ma też serce bardzo chore, zachowuje się, jakby do celu robił, żeby umarł. Proszę też o modlitwę, abyśmy, że jeśli by umarł, proszę o modlitwę, abyśmy mieli jak najszybciej swój własny dom i ziemię, proszę, Lidia.
Matulno, prosimy o przemianę naszej rodziny, Twoje dzieci. Matko, daj łaskę nawrócenia Joannie, Mariuszowi, Wojtkowi, Milenie, Twoja chrzcicielka. Matko Boża, proszę Cię o zdrowie dla ciężko chorej, z ciężkiej choroby księdza Zdzisława Zieleźniaka. Nasze nabożeństwo za zmarłych odprawimy w poniedziałek, bo już tu są terminy niektórych dat, że muszę ich ogarnąć. Niczym się Państwo, nie to będą rekolekcje, ale to będzie na kudaku nabożeństwo. Będę omadlał następujących zmarłych. Andrzeja Marię Tuszyńskiego, zmarł 16 czerwca, prosi siostra Maria Tuszyńska-Trun. Marię Teresa Sowińska prosi rodzina rycerzy na Jan i Maria Witczakowie. Zofia Piątkowska, ale za nią już była, ale jak to napisano, zdaje się, że za nią była już. Była miesiąc temu. Były modlitwy, ale nic nie dzieje. Antonina Światłoń zmarła 1 lipca. Prosi syn Józef Światłoń, rycerza króla. Zmarły Piotr Kmiecik zmarł 1 lipca. Prosi żona Anna Kmiecik, rycerza króla. Zmarł Józef 25 czerwca. Prosi córka rycerza króla i żertwa ofiarna. Ewa Dziedczyk, zmarła Halina Pająk 30 czerwca, prosi siostra Anna Pająk, rycerka Chrystusa Króla. Przypominam, w poniedziałek będę miał nabożeństwo za zmarłych w intencji tych naszych ukochanych wszystkich zmarłych. Obsługę ołtarza, proszę mi przypominano, żebym to co drugi dzień przedstawiał. Dziś Panu Bogu przynoszę naszych kolejnych chętnych, którzy zapisują się na wieczernik. Kolejne 6 osób, 39 zapisanych. Krystyna Wójcik, Bogu chwała. Jelina Przepióra, Rzeszów. Maria Świadek i Oliwia, Wiedeń. Jadwiga Tunicz, Wiedeń. I Helena Folwarska, Harklowa. Na wakacje o poczcie zapisanych mamy już 18 osób. One są teraz od poniedziałku przez 9 dni o poczcie. W środę, piątki po zuchlebie, wodzie pozostała jeden posiłek dosyta. Modlitw około 10 godzin wspólnie, między 8 a 10. Na śpiewnik parafialny, 8-tomowy, 2 mamy wdane, zapisała się już kolejna osoba, Maria Zalewska, Świerklaniec, 314 osób. Te wszystkie osoby zanurzam w najdroższej krwi Pana Jezusa. A teraz podaję intencje wszystkich świec. We czwartki, dziś czwartek, modlimy się przez cały rok świecami do Ducha Świętego, 7 świecami ku chwale Matki Bożej przed wizerunkiem fatimskim, 2 Bogu Ojcu dziękuję przez jedną za Matkę Bożą, za ten cud łaski Boga, 2 o dogmat Odkupicielki przed Częstochowską, 5 armat powstańczych, błagamy o ratunek dla Kościoła Polskiego, płoną świece wotywne, w miesiącu, w czwartek, dodatkowo raz na tydzień za Pana Prezydenta Andrzeja, ku czci świętego Krzysztofa, jemu polecam Katarzynę Wuchniak, płonie świeca o powołania kapłańskie, omadlam, moi drodzy, omadlam księży, szczególnie księdza proboszcza Marka, o powołania kapłańskie, płonie świeca za naród żydowski, 2 narody islamskie, nawrócenie, za polskich rolników, za grzeszników, za naród niemiecki, rosyjski, za papieża Benedykta Franciszka, płonie świeca za zmarłych waszych najbliższych w 30 dniach po śmierci, za Antoninę Światłoń, Piotra Kmiecika, Krystynę Natkaniec i Józefa Jocz. Proszę teraz usiąść się, przedstawię prośbę waszych świec, które tu przez 30 dni płoną ołtarzowe w uwielbionej sprawie. Przez miesiąc lipiec i sierpień proszą Zofia i Aniela. 7-dniowe u stóp Chrystusa Króla. W tym miesiącu, w tym tygodniu płoną o porzucenie grzesznego życia i wyjścia z nałogów dla Jarosława, Moniki, Mariusza. Dary i dary Ducha Świętego przez tajemnictwo świętego Pawła, Jana Pawła i Szarbela. Świece jubileuszowe z okazji 70 rocznicy
ślubu Michała i Kingi z prośbą o dar potomstwa z okazji 60. rocznicy urodzin Teresy w podziękowaniu za otrzymane łaski i wypełnienie woli Bożej, w podziękowaniu Bogu za dar życia z okazji 18. rocznicy urodzin Klaudii z prośbą o dary Ducha Świętego dla niej i całej rodziny. Prosi babcia, Trójco Przenajświętsza, dziękujemy za otrzymane łaski, prosimy o błogosławieństwo dla Michała i Justyny Pisarek w 8. rocznicę ślubu okazjonalne 30-dniowe, o zdrowie duszy i ciała dla Anny i Klary i Pawła, wypełnienie woli Bożej, powrót do ojczyzny i pracę w kraju. Prosi mama o błogosławieństwo Boże, dar Ducha Świętego i dobrego męża dla Moniki. Przebłagano wynagradza za grzechy Edwarda z prośbą o łaskę wiary, nawrócenie i odcięcie od złych duchów, zwłaszcza alkoholizmu. O błogosławieństwo dary Ducha Świętego, dobrą pobożną żonę dla Kamila. Za nowożeńców, kilkudniowych małżonków, za Aleksandrę i Krzysztofa Pietras. O Boże błogosławieństwo dla nich prosi Wanda z rodziną, opieka Matki Bożej. O potrzebne łaski dla Zofii, dla rodziny Zofii. Duch Przenajświętszy proszę o dar mądrości, rozumu, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej oraz umiejętność korzystania z owoców tych darów, prosi Henryk Łopatowski. O błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej Matki Bożej dla Antoniny i Jana Pieczarka i rodzin. W intencji wynagrodzenia za grzechy przodków i rodzinę, o dary Ducha Świętego dla rodziny Władysława, o uzdrowienie duszy i ciała Ryszarda z Białaczki i Katarzyny, o wszelkie potrzebne łaski i pełnienie woli Bożej w rodzinie, o wszelkie potrzebne łaski i pełnienie woli Bożej w rodzinie Klaudiusza, o umocnienie miłości małżeńskiej Kasi i Pawła oraz przymnożenie wiary w rodzinie, o łaskę sakramentu małżeństwa oraz dary owoce Ducha Świętego dla Dominiki Piotra, o nawrócenie najukochańszych synów Marii i kapłanów w intencji Maksima od mamy Danuty, o dobrą pracę i pełnienie woli Bożej dla męża i córki prosi rycerka, o błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej dla Alana z Kamilą i Sofią, dla Lany i Gilana, a w szczególności dla Ariany, o łaskę nawrócenia i sakramentalne w Kościele Katolickim dla sióstr Marianny i Ewy prosi rycerka Anna, o wyprostowanie dróg życiowych Adama i Anny prosi Anna Michalska, o błogosławieństwo Boże dla rodzin Dreja i Gubiców, o nawrócenie łaskę wiary dla Huberta, w intencji księdza Piotra i pomagających księży Andrzeja, Stanisława, Edwarda, wypełnienie woli Bożej członków rodziny Klimowicz z obu stron, o wypełnienie woli Bożej Brunona i jego rodziców prosi matka chrzestna Joanna Klimowicz, o dary Ducha Świętego na egzaminu dla Pawła, dziękczynna za dar poczęcia dziecka z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla Gabrysi, dziękuję mama Teresa, o błogosławieństwo Boże dla Pawła, Zofii i Antoniego, o dar potomstwa dla Mateusza i Dominiki, o dobre przygotowanie sakramentu małżeństwa dla narzeczonych Daniela i Katarzyny i rodziców Kasi, o błogosławieństwo Jacka i Ewy, o światło Ducha Świętego na drodze życia dla Beaty od siostry Ewy, o uzdrowienie Gabrieli prosi Basia, mama, o uwolnienie Marka, Panie ratuj, prosi córka Kinga. Wszystkie te intencje zbieram, zanoszę przez wołanie do Matki Bożej, bo hymnem związanych z dużą mistyczną jest Witaj Mario, kiedy przekazujemy nasze wtedy figury, ten hymn śpiewamy. Powstańcie, śpiewamy drugą do tego hymnu. Błagaj Maryjo,
przygotowanie do mszy świętej na czwartek mamy zawsze modlitwę przebaczenia. Modlitewin Grunwaldzki, strona 111. Modlitewin Grunwaldzki, strona 111. Zanim jeszcze będziemy się modlili, jeszcze kilka waszych próśb do Matki Bożej. Mamo, ratuj Michała. Matko Boża, ratuj Juliana i moją rodzinę, prosi Maria. Proszę, wyproś łaskę uzdrowienia duszy i ciała dla mojej rodziny, Ewa. Matko Najkochańsza, niech życie mojej rodziny będzie odbyciem woli Bożej. Czuwaj nad nami w każdej godzinie. Kocham Cię. Mateńko, kocham. Proszę o pomoc w wiadomej sprawie. Dziękuję, Mateńko. Jacek. Mario, pomóż mi w tej trudności, o której wiesz. Matuchno, dziękuję Ci za tej łaski. Miej w opiece moją rodzinę. Kalina. Ojcze niebieski, Twój Syn, umierając na krzyżu, modlił się z słowami: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ja Ci się ze łzami w oczach proszę Cię o miłosierdzie dla wszystkich, którzy mnie prześladują i świadomie lub nieświadomie zadają mi cierpienie. Chcę, abyś był dla nich miłosierny i zapomniał im wszystkie gminy, jakie zaciągnęli wobec mnie. Nie miałem Twojej sprawiedliwości, ale miłosierdzia wobec tych dusz. Niech moje cierpienie zadane im przez te dusze wynagrodzi Ci ich przewinienia. Niech Twoje oblicze złagodnieje i odstąpi od Twojej zapalczywości, kiedy będziesz sądził czyny tych dusz. Ja nie poczytuję im żadnej winy wobec mnie. Nie chcę, aby ktokolwiek cierpiał z mojego powodu, ani za życia, ani po śmierci. Niech każda krzywda, którą mi wyrządzono, obróci się błogosławieństwem wobec winowajcy. Nie mogę znieść myśli, że ktoś musiałby cierpieć ogromne katusze za winy wobec mnie popełnione. Wolę je wszystkie zapomnieć i proszę Cię, zapomnij Ty i nigdy nie sądź nikogo za nawet najdrobniejsze przewinienie wobec mnie, a tym bardziej za wielkie cierpienie, które były tylko z korzyścią dla mojej duszy. Nie pamiętaj im niczego złego, bo ja wszystko przebaczę. Ja nieraz postąpiłem niesprawiedliwie, a moja dusza nie jest wolna od grzechu. Ty jeden jesteś doskonały, Panie, my wszyscy zaś podlegamy kuszeniu złego ducha i nieraz wpadamy jego w siła. Wymaż więc ze swej księgi wszystkie winy wobec mnie zaciągnięte. Spłaciłem Ci je już cierpiąc i powodu. Ty zaś pokaż miłosierdzie duszom, przywracając je do stanu dziewiczej piękności, ukazując im prawdę i nie skąpiąc łaski potrzebnej do zbawienia. Niech wszyscy, którzy mnie skrzywdzili, zasiądą wraz z Tobą w raju i cieszą się wiecznym szczęściem w niebie. Amen. I teraz już nasze bezpośrednie przygotowanie na dzień dzisiejszy, 13 miesiąca. Ojciec Pio mówi takie słowa. W całej tej drodze Chrystus musi znosić ogromne cierpienia, a także wielką ilość tych drobnych, mniej bolesnych uderzeń, ale jednak przez swoją mnogość bardzo uciążliwych. Dlatego nie wolno nam ignorować nawet dobry uczyń grzechów. Wszystkie musimy przynieść na mszę świętą, przeprosić Boga w duszy, zrobić rachunek sumienia od ostatniej mszy świętej i przeprosić, i żałować, i prosić Boga o pomoc w zwalczaniu tej słabości. Panie Jezu, Ty nas tylko ratuj. Nasze powierzenie się Matce Bożej, reguła mariańska 102, spraw 107. O Mario, zabierz mi wolę moją. A daj mi wolę Twoją. Zabierz mi myśli moje. A daj mi myśli Twoje. Zabierz mi uczucia moje. A daj mi uczucia Twoje. Zabierz mi słowa moje. A daj mi słowa Twoje. Zabierz mi czyny moje. A daj mi czyny Twoje. Zabierz mi siły moje. A daj mi siły Twoje. Zabierz mi pragnienia moje.
a daj mi pragnienia Twoje. Proszę, odbierz mi moją pychę. A daj mi Twoją pokorę. Odbierz mi moją nieufność. I daj mi Twoją wiarę. Proszę, odbierz mi miłość moją. A daj mi miłość Twoją. Zastaw moją niecierpliwość. Twoją cierpliwością. A mój egoizm. Twoją serdeczną troską. Pobłogosław mnie, Matko, na tę drogę. Uchwyć moją dłoń i nie pozwól mi oddalić się od Ciebie już nigdy, ani w tym życiu, ani w przyszłym. Pozwól mi od tej chwili już na wieki trzymać Twoją matczyną dłoń. Amen. Daj mi, Mario, Twojego Jezusa. Daj mi, Mario, Twojego Jezusa. I nasze ofiarowanie mszy świętej Bogu Ojcu, strona 102, tenże podręcznik. Ojcze, składamy Ci tę ofiarę, poprzez którą pojednałeś świat ze sobą i wprowadziłeś pokój pomiędzy niebem i ziemią, a w której złożyłeś swoje najświętsze bóstwo, ukryte w naszym człowieczeństwie, poprzez nieskończoną i doskonałą ofiarę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i poprzez ręce Twojego wybranego Syna, którego uczyniłeś kapłanem, przepraszamy Cię za grzech niewiarstwa i pychy, jakim karana jest Twoja ofiara. Świętsze krew Jezusa przesłoni Ci niewdzięczność ludzkich serc, a Jego niewinne ciało będzie zapłatą za nasze grzechy. Przyjmij, Ojcze, i nasze ofiary, które łączymy z jedyną miłą Ci ofiarą, na zadośćuczynienie za odrzucenie Twojej najświętszej ofiary, składanej na tym ołtarzu i na wszystkich ołtarzach świata, przez wszystkie czasy, od chwili, kiedy została złożona przez Twojego Syna, po wszystkie czasy, kiedy będzie sprawowana na ziemi. Niech nasze serca będą hojne, aby wytrysnęły ofiarną miłością, która wynagrodzi Ci tę zniewagę i ukoi Twój sprawiedliwy gniew. Panie Jezu, niech Twoje przebaczenie stanie się moim przebaczeniem. Twoja miłość stanie się moją miłością. Panie, tu idę do Tobą. Dodaj sił, abym wypełnił Twoją wolę, abym był blisko Ciebie. Moje serce było tylko dla Ciebie. Usiądźmy nasze krótkie techniczne przygotowanie do dalszej celebry mszy świętej. Dziś jeszcze przypomnę Wam w starym kalendarzu. 13 było świętego Anakleta, papieża i męczennika. Był synem Antiocha, znakom obydwa Anten. Aten został nawrócony we święte przez świętego Piotra. Wstąpił na stolicę Piotrową w 78 roku. Poniósł śmierć męczeńską w 91 za cesarstwa Trajana. Takoż dziś świętej Małgorzaty, panny i męczenniczki z Antiochii. Wszystkie nasze Małgosie, które mamy w naszych grupach, omadlamy, gdzie mają swoje imieniny, bo zdaje się, że Małgorzaty miały imieniny swoje w lipcu. Tom pierwszy, śpiewnik kościelny, strona 98. Zawitaj ranna jutrzenko i grzechów naszych lekarko. Księżno, panieńską jesteś królową. Pytanią świata jesteś i księżną, panieńską jesteś królową. Tyś panią sama nazwana, naprzeciw strzałom szatana. Obroń nas ręką niezwyciężoną, prosim bądź za naszą stroną. Obroń nas ręką niezwyciężoną, prosim bądź za naszą stroną. Zostaw nam tarczą zbawienia, mocą Twoje
Świętego. Numer 1. Cały świat święci się raduje. Maryjo, Maryjo. Thank you.
Syna i Ducha Świętego. Amen. Przystąpię do ołtarza Bożego. Do Boga, który jest weselem i radością moją. Wymierz mi, Boże, sprawiedliwość i broń mojej sprawy przeciw ludowini niezbożnemu. Wybawnie od człowieka podstępnego i niegodziwego. Ty to wierzłeś moją, czemu mnie odrzuciłeś? Czemu chodzę smutny, nękany przez wroga? Ześlij światłość i wierność swoją, niech one mnie wiodą, niech mnie przywiodą na górę Twą świętą, do Twoich przybytków. I przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest weselem moim i radością moją. I będę Cię chwalić na cytrze, Boże mój, Boże, duszo macze moj zgnębiona, czemu miotasz się we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę, zbawienie mego oblicza i Boga mojego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przystąpię do ołtarza Bożego. Do Boga, który jest weselem moim od młodości. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, Świętemu Michałowi Archaniołowi, Świętemu Janowi Chrzcicielowi, Świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi, wszystkim świętym i Tobie, Ojcze, że zgrzeszysz bardzo myślą, mową i uczynkiem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przebłagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, Świętego Michała Archanioła, Świętego Jana Chrzciciela, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wszystkich świętych i Ciebie, Ojcze, o modlitwę do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad Wami Wszechmogący Bóg, a odpuściwszy Wam grzechy, doprowadzi Was do życia wiecznego. Amen. Przebaczenia, odpuszczenia grzechów i nam daruje Wszechmogący i Miłosierny Pan. Amen. Zwróćcie ku nam, Boże, i ożyw nas. A lud, który odraduje się w Tobie. Powstańmy, śpiewamy Introit Sancta Parens 146. Nasz pierwszy tom modlitewny. Salve, Sancta Parens, Enixa, Puer Perna, Secula, secula.
Deo, Sirigut Terat Principio, Et Nugat Semper, Et In Secu. Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom swoim, cieszyć Cię trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień, obdarzyć wieczną radością przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się. Najłaskawszy Boże, Ty sprawiłeś, że święci Andrzej, Świerad i Benedykt oddali się Tobie samemu przez podziwu godną wszczemięźliwość i wytrwałą surowość życia. Spraw dzięki ich wstawiennictwu, abyśmy przez nieustaną pokutę usunęli grzech z naszych serc i oczyszczoną duszą służyli Tobie. Módlmy się. Boże, Ty dla chwały majestatu Twego
i dla zbawienia ludzkiego ustanowiłeś do Syna Twego najwyższym i wiecznym kapłanem. Sprawa by ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy tajemnic, byli wierni wykonaniu powierzonego im urzędu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Weźmy do rąk nasz modlitewnik. Niech stąpi Duch Twój i pieśnią 299 modlimy się o łaski Ducha Świętego dla nas. Ojcze, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, o serca Twoich wiernych i zapal ich ogień Twojej miłości. Tyś bowiem narody różnych języków zespolił w jedność wiary. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie. I odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się. Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tym, że dług poznać, co jest prawe, Jego pociechą zawsze się radować, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Duchu chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie. Czytanie z Księgi Rodzaju. Juda oraz jego bracia przyszli do domu Józefa. Juda, zbliżywszy się do niego, rzekł: Pozwól, Panie mój, aby Twój sługa powiedział słowo wobec Ciebie. I nie gniewaj się na Twego sługę, wszakże Ty jak Faraon. Pytał mój Pan swoich sług: Czy macie ojca lub brata? Odpowiedzieliśmy panu mojemu: Mamy starego ojca i jednego jeszcze, najmłodszego brata, zrodzonego przez niego już w starości. Brat tego najmłodszego nie żyje. Został on więc jeden z tej samej matki i dlatego ojciec go pokochał. Rozkazałeś sługom twoim: Sprowadźcie go do mnie, abym mógł go zobaczyć. Jeśli nie przyjdzie z wami wasz najmłodszy brat, nie pokazujcie mi się na oczy. Gdy więc przyszliśmy do Twego sługi, ojca naszego, powtórzyliśmy mu te słowa, Panie. Potem zaś powiedział nam ojciec: Idźcie znów, aby zakupić dla nas żywności. Odpowiedzieliśmy: Nie możemy iść. Pójdziemy tylko wtedy, gdy z nami pójdzie nasz najmłodszy brat. Bo nie możemy pokazać się owemu mężowi, jeśli nie będzie z nami naszego najmłodszego brata. Wtedy powiedział nam Twój sługa, ojciec nasz: Wiecie, że jedna z mych żon urodziła mi dwóch synów. Jeden wyszedł ode mnie i wtedy pomyślałem sobie,
że został rozszarpany, gdyż więcej już go nie widziałem. Jeżeli i tego drugiego zabierzecie ode mnie i spotka go jakieś nieszczęście, moja siwizna zstąpi do krainy zmarłych wśród niedoli. Józef nie mógł opanować swego wzruszenia i wobec wszystkich, którzy tam byli, zawołał: niechaj wszyscy stąd wyjdą. Nikogo nie było z nim, gdy Józef dał się poznać swym braciom. Wybuchnąwszy głośnym płaczem, tak aż usłyszeli Egipcjanie oraz dworzanie Faraona, rzekł do swych braci: ja jestem Józef. Czy ojciec mój żyje? Ale bracia nie byli w stanie mu odpowiedzieć, gdyż zlękli się go. On zaś rzekł do nich: zbliżcie się do mnie. A gdy oni się zbliżyli, powtórzył: ja jestem Józef, brat wasz, to ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali, bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał. Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał. Potem głód przywołał na ziemię i odebrał cały zapas chleba. Wysłał przed nimi męża Józefa, którego sprzedano w niewolę. Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał. Kajdanami ścisnęli mu nogi, jego kark zakuto w żelazo, aż się spełniła jego przepowiednia i poświadczyło ją słowo Pana. Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał. Król posłał, aby go uwolnić. Uwolnił go władza ludu. Ustanowił go panem nad swoim domem, władcą nad całą swą posiadłością. Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał. Chrystek, chwała Ci, Chrystek, chwała Ci, Chrystek.
błogosławiona i godna czci jesteś, Panno Maryjo, któraś bez naruszenia dziewictwa stała się Matką Zbawiciela. Błogosławiona dziewicą, ten, który cały świat nie zdołał ogarnąć, zamknął się w Twoim łonie, stawszy się człowiekiem. Raduj się, Maryjo Panno, wszystkie herezje sama pokonałaś. Ty, co uwierzyłaś słowom Archanioła Gabriela, jako dziewica zrodziłaś Boga człowieka, a porodziwszy Panno pozostałaś nienaruszoną. Boga Rodzicu, przyczyni się za nami. Uczyj serce moje i wargi moje, Wszechmogący Boże, któryś wargi proroka Izajasza oczyścił kamykiem ognistym, łaskawym zjewaniu swój nad mnie tak oczyścił, abym godnie zdołał głosić Twoją świętą Ewangelię przez tego sta Pana naszego. Amen. Racz Panie mi pobłogosławić. Boże w Trójcy jedyny Ojcze, bądź w sercu moim, na ustach moich, abym godnie umiejętnie głosił Twoją świętą Ewangelię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi dla swych przosłów. Nie bierzcie na drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem rolnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedźcie się, kto tam jest godny, a u niego zatrzymacie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, powitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego wasz pokój. A jeśli nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. Gdyby was, gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać waszych słów, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dniu sądu niż temu miastu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Yeah.
wszelki bezdenna głębino, ulituj się nade mną. Zmiłuj się nade mną, Matko Najświętsza, prowadź mnie po drogach Słowa Bożego, aby one wychodziły z moich serc, mojego serca, a nie moje myślenie. Zabierz pychę, pamiętliwość, nieustępliwość, zadzierność. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Michał Archaniele, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Piotrze, módl się za nami. Święty Pawle, módl się za nami. Święty Antoni, módl się za nami. Święty Kazimierzu Kulewiczu, módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolu, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Święta Katarzyno Emeryś, módl się za nami. Święta Faustyno, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Moi kochani, usiądźcie spokojnie. Wchodzimy w nasze rozważania o Duchu Świętym po paru nastu dniach przerwy. Jutro zaczynamy nasz wieczernik wakacyjny. Dwa kazania będą z encykliki Jana Pawła, a dwa będą z tych naszych orędzi. Jesteśmy od dłuższego już czasu bardzo bieżących orędziach Ducha Świętego. Przyszedł i wyjaśnił wszystko, swoją istotę. Prawie 12 przymiotów, tytułów wyjaśnił, dary. 7 dar Ducha Świętego teraz wyjaśnia 12 owoców, więc będziemy mieli pełną już wiedzę teologiczną o Duchu Świętym. Czyli kto przerobił to ze mną, można powiedzieć, że na studiach teologicznych przerobił traktat o Duchu Świętym i może do egzaminu przystąpić. Ma już jeden przedmiot bardzo istotny zaliczony. Czyli praktycznie w ciągu tych 3 lat zakończymy dogmatykę. Był traktat o Bogu Ojcu, o Panu Duchu Świętym. Bardzo istotny, Trójca Najświętsza, trudny temat. Mamy przegryziony. Owoc wspaniałomyślności. Pragnę obdarować Cię owocem wspaniałomyślności. To piękna cecha i prawdziwie boska, która objawia się w stworzeniach wolnych od grzechu skąpstwa i egoizmu. Wspaniałomyślność zawsze jest związana z dawaniem i z ofiarowaniem. Przeszkodą dla jej rozwoju jest grzech skąpstwa i egoizmu. Akty wspaniałomyślności, których dokonuje człowiek na podobieństwo Boga, pochodzą wprost z natchnienia Bożego i są do nich zdolne dusze, zasłuchane w mój głos, które poddają się działaniu Bożemu po otrzymaniu daru mądrości i daru rady. Dla mnie to jest logiczne, żeby być wspaniałomyślnym, trzeba mieć ten dar mądrości i rady, bo Bóg nie zakłada, że trzeba wszystko rozdać, bo też trzeba funkcjonować, więc musi ktoś funkcjonować pod tymi darami, no bo inaczej popadnie grzech rozrzutności, marnotrawstwa, szukać głupoty. Dziś otrzymałem dar od kogoś, który bym nazwał dar wspaniałomyślności. Bliżej podziękuję w ogłoszeniu. Taka oto teczka. Tu jest praca
całoroczna kogoś. Przygotowanie na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Mapa Ziemi Świętej. Porobione kwadraty, gdzie otwieram sobie teczkę, interesuje mapa o nazwie E, bo tam gdzieś coś mi na E leży miejscowość, więc mam wyciągnięte z ruskich map z tej przestrzeni 5 kwadratów mapy E w palestyńskim rejonie. Na tych mapach różnymi kolorami naniesione szlaki, w jakim czasie w ciągu 3 lat tam Pan Jezus wędrował. Mam numer na przykład 125. Interesuje mnie szlak na danej mapie. Idę dalej do pracy. A tu mam Skorowic. Przeczytanych przez kogoś 9 tomów Marii Waltorty, Życiorys Pana Jezusa. Ostatnie 3 lata nauczania. Szukam 125 numer kolejnego orędzia i jak będę z wami w Jerozolimie, mam wszystko gotowe, mam gotowy przewodnik. W jakimkolwiek mieście, tu patrzę, słuchajcie, 5, wyżyna Esdrelon, zima, żniwa minęły, drzewa owocowe jeszcze nie, Jezus, Szymon, święty Jan, Józef, Judasz, Lewi idą spotkać Jonasza, który jest problemem u Dorasa. My tu jesteśmy na tyle biegli, że hasła, kto mnie słucha, to zna. Był to pasterz, siedził tego łupnia, rolnik tylko utłukł, trzeba go wykupić. Do września chce Jezus pozostać w Galilei. Teraz jest problem, jak to przenieść technicznie, że jadący pielgrzym ze mną, mapy, jedzie sobie w autobusie, siedzi w pokoju i od razu ma wszystko. To jest dar wspaniałomyślności. To jest dziedziczny rok pracy obok Twojej. To jest przekonspektowane wszystko. Mamy nie poza nic innego, jak wziąć 9 tomów Marii Waltorty, bo taki jest plan do Ziemi Świętej. Muszę 9 znaleźć. Każdemu dam 1 tom. Chcemy coś więcej wiedzieć. Prawdopodobnie tam nam nie będzie kiedy spać. Bo tyle wiadomości. Dar wspaniałomyślności. Rok ciężkiej pracy, trudu i wysiłku. Do tego był potrzebny w wymiarze bardzo ścisłym dar mądrości i dar rady, aby na tyle treści, co są w tych objawieniach, wybrać te, które by po kilku zdaniach już dały słuchaczowi wiele do myślenia i wiedział, co się tu wydarzyło przed wrześniem w Galilei, w pierwszym roku nauczania. Pustelnia i wszystko, co robimy, dzieci, funkcjonuje i jest owocem waszej wspaniałomyślności. Bóg ma swoich cyrenejczyków. Bóg stworzył pewne dzieło, wykorzysta naszą ułomność, a dobrze wiemy, każde dzieło materialne czy stoi, czy jest używane, konsumuje czas i pieniądze. Tak jest system utworzony, jak coś trzeba płacić, jak stoi, jak go dopiero zburzysz, no to będzie zwolnią się z tego. Człowiek zawsze kieruje się w swoim postępowaniu jakimś dobrem, mówi Duch Święty. W zależności od tego, jak czysta jest jego dusza, takie również jest dobro, którym się kieruje. Duch Święty w tym zdaniu dobro pisze, moi drodzy, w cudzysłowie. Bo dla obecnej cywilizacji popieranie gender, eutanazja jest dobrem. Uprawa nastaniają, jest to pojęcie dobra. Rozumiecie? Jak tu się tym mówi. Człowiek zawsze kieruje się w swoim postępowaniu jakimś dobrem. Niemcy mordowali ludzi, oni to było dobro, bo wykonywali prawo czyste.
Oni w tym nic złego nie widzieli. Do końca nie rozumieli, że są mordercami. Jak Pan wziął mieszkańców miasteczka obok Dachau, wszystkich wygonił, żeby zobaczyć, co tam jest, nikt nie wiedział, że tam płonęli ludzie, ginęli, wymiotowali, jak zobaczyli tyle trupów, ludzi chudych, konających. Dlatego też zaraz Duch Święty daje rozróżnienie. W zależności od tego, jak czysta jest jego dusza. I jakiego koloru nosicie okulary życia. Czy wiecie? Takiego koloru, jakim jest twoja dusza. Co znaczy? Jak kradniesz, to wszędzie widzisz złodziei. Logiczne? Prosto. To są mechanizmy tak proste. Jeśli masz masę w sobie zła, we wszystkim widzisz zło. Nigdy nikogo mi nie przedstawiasz, że ma plusy, tylko mankamenty. A u mnie jest rachunek bardzo prosty. Równa się mam. Takiego samego Bahama. Że dużo gorszego niż do ciebie przedstawiam. To często wam nazywam, że to jest tak zwany proces kanonizacyjny. Nam się wydaje, że jak widzimy tylko zło i kogoś rąbiemy, że my są święci. Nie, nie, nie. To tylko to. Jakie piękne zdanie na temat tego zdania Ducha Świętego powiedział Pan Jezus w Ewangelii. Czy pamiętacie? Światłem duszy jest obfitość. Z obfitości serca mówią usta. Co mówisz, takim jesteś. Nie on, ty taki jesteś. Bardzo uważajcie, jak chcecie zakamuflować siebie. Nie bardzo to się nam uda. Z obfitości serca mówią usta. Więc żeby zrozumieć to zdanie, w zależności od tego, jak czysta jest jego dusza, takie również jest dobro w cudzysłowie, którym się kieruje. Jak jesteś zawisny, to twój stopień nienawiści wzrasta z dnia na dzień. A niech cię ktoś tylko podrapie. Tylko utopisz w łyżce wody, dzieci, tak się mówi. I teraz to pojęcie w wymiarze dobra świata. Za dobro, mówi Duch Święty, postrzega on, ten człowiek, jakąś osobistą korzyść w życiu doczesnym lub jeśli wzniesie się wyżej we własnym rozwoju, jako korzyść osobistą w życiu wiecznym, jeśli się wzniesie wyżej. Korzyści mogą być duchowe i materialne. To też proste i logiczne. Kiedy dusza zbliża się do Boga, zaczyna coraz wyraźniej postrzegać dobro jako korzyść innych ludzi. Początkowo rodziny, grona przyjaciół, a później całe ludzkość. To jest logiczne, że na płaszczyźnie dobra najpierw zadbał o siebie. Później prawo dobra przysługuje rodzinie, gronie przyjaciół, a później Pan Bóg bierze nas. Cała ludzkość, każdy człowiek będzie przez Ciebie otaczany dobrem. Przyglądnijcie się, jak Pan Jezus prowadził nas przez żertwy. Najpierw jak to zrobił? Za ojczyznę. To moja rodzina polska, to jest najbliższa koszula. Polak, to moja mama, tata, no to jest walczy do żyny, to jest najmniej. Później szła szczegółowa, ale z tej samej półki, za kapłanów.
a dopiero później przed cały świat Matka Boża, grzesznicy. Tam mamy trzy ofiary na sobie i Duch Święty mówi: dzieci, armia chyba pokoju. Nie może być sądów, nienawiści. Musisz wylewać na ciebie gnój, ty mu zanieś miód. Dlatego Duch Święty jasno mówi, nie, że najpierw to dotyczy początkowo rodziny, grona przyjaciół, a później całości. Dobro więc w swoim prawdziwym znaczeniu jest korzyścią zgodną z wolą Boga, odnoszoną przed stworzenie w wymiarze wiecznym. Przepiękna definicja, moi drodzy, dobra. I teraz rozumiemy na temat dobra, kto jaką powiedział maksymę. Pamiętacie? Nie nazywaj mnie dobrym. Dobrym jest tylko Bóg. Dzieci, to jest jakaś składanka Ewangelii. Czytam wam to zdanie. Dobro w swoim prawdziwym znaczeniu jest korzyścią zgodną z wolą Boga. Bo On jest maksymalnym dobrem. Logiczne. Jeśli dobro nie jest zgodne z wolą Boga, to nie jest dobro, jest to zło. Odnoszoną przez stworzenie w wymiarze wiecznym. Czyli Bóg nam mówi, że wykonuje nas wiele czynności, które się nam w niczym nie przydadzą do wieczności. Mówi, jeśli się nie przydaje do wieczności, to tego nie wykonuj. Bo tego nie weźmiesz. Definicja dobra. Pamiętaj, dobrym jest tylko Bóg. A to Pan Jezus przyszedł słuchaczowi, bo on nie wierzył, że on jest Bogiem. Nie? Czemu nazywa mnie dobrym? Dobrym jest tylko Bóg. Nie znegował, że źle mówi, tylko przenosi interpretację definicyjną. Kiedy człowiek kieruje się w swoim działaniu tym dobrem, w jego najwyższym i prawdziwym znaczeniu, czyli wymiarze wiecznym, wówczas jego postępowanie staje się wspaniałomyśle, bo współdziała ze wspaniałomyślnym zamysłem Boga. Czyli jakaś firma czyni akcję charytatywną, powiedzmy, ale robi to w miarze po to, że to jest inwestycja, no bo ci klienci później wrócą tylko z innej strony do drzwi. Nie jest to wspaniała myśl, to jest reklama, to jest biznes. Wspaniałomyślność nigdy nie zakłada powrotu. Jest bardzo skryta. Nie wie lewa ręka, co czyni prawa. Zamierzyłem najwyższe dobro w życiu każdego z moich stworzeń. Czyli każdy człowiek może dojść do tego poziomu. Że nie jest to rzecz osiągalna przez wybrane jednostki, przez każdego człowieka. Do tego nie jest potrzebna ilość talentów. W swojej doskonałej istocie, niepodległej żadnej marności, nie jestem zdolny do pragnień i czynów niewspaniałomyślnych, ponieważ zawsze kieruje się dobrem moich stworzeń w wymiarze boskim, czyli wiecznym.
definicja Ducha Świętego. Ale tylko w wymiarze dobra i wspaniałomyślności. Jeszcze raz posłuchajcie. To coś nieprawdopodobnego. To jest ani do fundamentu Duch Święty. Nie? Zamierzyłem najwyższe dobro w życiu każdego z moich stworzeń. Na ten pułap każdy może wejść. W swojej doskonałej istocie, niepodległej żadnej marności. Czyli Bóg nie wykona żadnego bubla, rozumiecie? Nie będzie tam żadnego braku. Jego dzieło jest precyzyjne. Nie ma problemu z reklamą czy naprawą, kapujecie? W przypadku Pana Boga nie funkcjonuje serwis. Daję wam angielskie terminy, żebyście pojęli, że nie podlegam żadnej marności. Nie jestem zdolny do pragnień i czynów niewspaniałomyślnych. Czyli, że temu se nogę podłożę, tamtemu nie dokręcę śrubki przy walizce, żeby się rozgorywać. To są czyny, to coś takiego, jak Żydzi składali w Bogu w ofierze owieczki, czy kulawa, chroma, oko wybite, bez zęba, rozumiecie, noga krótsza, bo drogi nie kupił. Nie ma Ducha Świętego działania, żeby on robił coś, co nie jest wspaniałomyślne. Ponieważ zawsze, mówi Duch Święty, kieruje się dobrem moich stworzeń w wymiarze boskim, czyli wiecznym. A dobro stworzeń jest jedno. Znaleźć się w niebie. Choć dla nas, to z innych orędzi wiemy, to działanie może być bardzo bolesne. Ale w intencji działania Boga nie ma ani odrobiny zła. Przecież każde dziecko małe do 3 latek by chciało gada pogłaskać, węża z dorączki wziąć. No ale jak matka zobaczy, że ma zygzaki, szachownicę na plecach, to jest żmija. Ma dwa wyjścia. Harnąć dziecko, porwać, węża zabić. Co usłyszy dziecka, jak uderzy? Mama niedobra. Zabije żmiję, zadzwoni do ekologów, że mama też niedobra. W działaniu mamy wobec dziecka też jest zawsze dobro, rozumiecie? Zanim ci się żołądek ukształtuje, to mama ci nie pozwoli zjeść kilo czereśni i napić się kwaśnego mleka, bo tego nie rozumiesz. Rozerwie cię, widzisz. Płakał, będzie się bolał. Więc Duch Święty tak przenosi to swoje życie, żebyście wiedzieli, jest zawsze wspaniałomyślny. Jego zawsze kieruje dobrem stworzeń ludzkich w wymiarze boskim. Im bardziej dusza zjednoczy się ze mną, tym bardziej staje się zdolna do wspaniałomyślności. Jeśli myśli ulatują z ziemi i łączą się z moimi, wkraczają ponad sprawy ludzkie i zajmują się już tylko wymiarem boskiego życia. Do takiej wspaniałomyślności się uzdolnić, mówi Duch Święty. Aby nasze myśli ulatywały nad ziemią, łączyły się z myślami Ducha Świętego. Wykraczały poza sprawy ziemskie, a znajdowały się w wymiarze boskiego życia. Takie ogromne science fiction dla większości mieszkańców globu. Prowadzi cię do tego mój dar mądrości,
dzięki któremu uczysz się ponad wszystko miłować i szukać Boga, i dar rady, dzięki któremu kierujesz się w życiu moją wolą i moimi natchnieniami. To jest rewelacja, rewelacyjna definicja. Darmo to wiecie, żeśmy ponad wszystko, moi drodzy, miłować Boga i Go szukać. To jest dar mądrości. Dar rady kierować się wolą Boga i Jego natchnieniami. Błogosławię Ci na tej drodze, która prowadzi do zjednoczenia Twojej woli z wolą boską na wzór doskonałej jedności woli, która łączy trzy osoby boskie w niepodzielnej Trójcy Świętej. Dzieci, nieprawdopodobny plan. Żebyśmy umieli, albo żebyśmy chcieli posłuchać Boga, iść na tą drogę, którą On nas prowadzi, do zjednoczenia naszej woli z wolą boską na wzór doskonałej jedności woli, która łączy trzy osoby boskie. Dzieci, co nas dopiero tam czeka na takiej przestrzeni zażyłości? Mnie dopiero się ledwo to mieści w umyśle. Jak to dopiero uruchomić? Co my za życia możemy jako ludzi osiągnąć? Dziś mówiłem przy stole moim najbliższym, że dzieci, to co mnie Pan Bóg wziął, to jest na przekór mnie, bo ja już dawno w kapłaństwie ustawiłem, Panie, przestrzeń mistyki to nie dla mnie to. Ja jestem zbyt dużym pragmatykiem, wyspowiadasz to, wykonasz. W te rzeczy wchodzić. Dzieci, Bóg ma przedziwne plany. Ani Wam się też nie śniło, że Pan Bóg będzie miał takie oferty również względem Ciebie, jeśli chodzi o zjednoczenie czy przybliżanie się do Boga. Wykorzystajmy to zaproszenie i wykorzystajmy, moi drodzy, tę naukę. Amen. Proszę, powstań. Matce Bożej, przesłuchaj naszych kapłanów, zanosimy gorące prośby i wołamy: o Maryjo, Matko nasza, modlitwy o obronie. Posłuchajcie mnie, moje dzieci. Jeśli nie wierzycie w moją miłość do was, uwierzcie w moją miłość do ciała Jezusa, Kościoła, którego jesteście członkami. Będę walczyć o każdą najmniejszą cząstkę tego ciała. Będę jej szukać, a kiedy odnajdę, będę przykładać do ust i całować. Módlmy się za Kościół Święty, aby u stóp Matki Najświętszej szukał ratunku dla tych, którzy zeszli z drogi prowadzącej do Chrystusa. Jestem dla was wzorem człowieka, który wypełnił wolę Bożą. Wszyscy, którzy wypełnią wolę Bożą na ziemi, pójdą w moje ślady. Zostaną wywyższeni. Jesteście moimi dziećmi i pragnę, abyście byli do mnie podobni w tej chwale. Tego pragnie od was Bóg. Módlmy się za papieża Franciszka, aby Maria otaczała go swoją matczyną opieką i była mu przewodniczką w wiernym wypełnianiu woli Bożej. O Maryjo, Matko nasza, módl się za nami grzesznymi,
Królestwo Boże nadchodzi w swoich dzieciach. Prawda rozlana na cały świat nie będzie mu nigdy odebrana, ale prawdziwe Królestwo Boże nadchodzi w tych, którzy je prawdziwie przyjmują. Nie jest dla wszystkich, ale tylko dla wybranych. Śpieszcie się, aby je posiąść, bo nie jest otwarte na wieki. Jest czas, aby opowiedzieć się za Chrystusem i przyjąć Jego Królestwo. Ale ten czas nie jest wieczny. Módlmy się za naszą ojczyznę Polskę, aby nie przegapiła czasu opowiedzenia się za Chrystusem i przyjęcia Jego Królestwa. Jest to postawa pokory i miłości. Być dla Boga zawsze i wszędzie tam, gdzie On. Pamiętajcie, że to Bóg dokonuje dzieła ewangelizacji. To On sam głosi Słowo Boże na wszystkich krańcach ziemi. To On nawraca, a wy jesteście tylko roznosicielami Jego Słowa, apostołami, których powołał do swojego dzieła. Módlmy się za rycerzy Chrystusa Króla, aby wiernie kroczyli w orszaku swojego Króla i nieustannie wsłuchiwali się w głos Chrystusa, pouczający ich, co mają czynić, aby rozszerzać Jego chwałę. Zaczynajcie dzień tak, jakbyście byli w nieustannym oczekiwaniu na Ducha Świętego. Oddawajcie się Mu przed rozpoczęciem dnia i kończcie dzień złożeniem Mu hołdu za wszystko, czego poprzez Was dokonał. Pozbądźcie się prawa do posiadania Waszych dni. Wasze dni niech należą do Ducha Świętego. Módlmy się, abyśmy potrafili wyzbyć się pragnienia decydowania o własnym życiu, ciągłego planowania i zabiegania o przyszłości. Módlmy się, abyśmy stali się uległymi narzędziami w rękach Ducha Świętego. Bóg, czyniąc swoje cuda, posługuje się ludźmi, ludźmi słabymi, którzy przyjmują Jego wolę. Aby objawić swą tajemnicę i ofiarować ją światu, Bóg posłużył się niemowlęciem w łonie swej matki, Janem, który rozpoznał zbliżającego się Zbawiciela świata. Spójrzcie, jak małym trzeba się stać, aby podobać się Bogu. Módlmy się, aby Chrystus przymnożył nam łaski wiary, aby mógł posługiwać się nami do realizacji swoich planów. Tobie zanosimy nasze gorące błagania. Czynimy to przez Matkę Najświętszą, Twoją Mamę, naszą wielką miłość. Panie, o nic Ci więcej nie błagamy, jak o dar mądrości, czyli łaska wypełnienia Twojej woli. Przez Ciebie, Boże, w Trójcy Jedynej, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Liturgia ofiarowania, no to nasi aniołowie pragną teraz udać się do swego Pana i Boga i złożyć coś od nas. Dajcie Mu
swojej słabości, walkę wewnętrzną, radości, szczęście, podziękowania, jakieś trudy czy zmagania, nic nie zatrzymujcie w sobie. Za chwilę trąg aniołów stróżów zbiorę te wasze ofiary. W czasie ofiarowania Bóg Ojcu przedstawi, przy konsekracji będę prosił Boga Ojca, by zanurzył je osobiście w najdroższej krwi swojego Syna. Śpiewamy teraz pieśń przygotowującą nas do liturgii ofiarowania. Śpiewnik pieśni kościelnych, ton pierwszy, strona 91. Witaj gwiazdo morska, wielka Matko Boża, Panno zawsze czysta, niebios brama Boga. Słowy Gabriela będąc przywitano, utwierdź nas w pokoju, odmień Ewy miano. Winnych wezwól z wiezu, się tym powróć blaski, oddal nędzę naszą, uproś wszystkie łaski. Bądź nam Matką w niebie, by nas głos nasz baczył, co narodzą dla nas, być Twym Synem raczył. Panno, Tyś jedyna, chciwa i bez skazy, uczyń nas świętymi, obmyj z grzechów z nas. Pan z wami. I z duchem twoim. Szczęśliwa jesteś, święta Dziewico Maryjo, i wszelkiej chwały najgodniejsza. Z ciebie narodziło się bowiem Słońce Sprawiedliwości, Chrystus nasz Bóg. Ksiądz Siedlecki, strona 310. Cześć Maryi, cześć i chwała, Panny Świętej, cześć. Święta,
Święty, Pocieszycielu, Duchu Święty, Uświęcicielu, Duchu Święty, przyjdź i stąd na wydanie. Przymknijmy okna na zewnątrz. Przyjmij, Trójco Święta, tę ofiarę, którą Ci składamy na pamiątkę męki, zmartwychwstania i Niebowstąpienia Jezusa Chrystusa, Pana naszego, na cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, świętego Jana Chrzciciela, świętych apostołów Piotra i Pawła, a także tych, których szczątki są w ołtarzu i na ołtarzu, i wszystkich świętych, aby im przyniosła cześć, a nam zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlcie się, bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął mój Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie, niech z Twojego zmiłowania, a za przyczyną błogosławionej Maryi, zawsze Dziewicy, ofiara ta wyjedna nam wieczne i doczesne szczęście oraz pokój przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Składając dary na Twoim ołtarzu, prosimy Cię, Boże, daj nam takie uczucie pobożności, jakim obdarzyłeś świętych Andrzeja i Benedykta, abyśmy z czystą duszą i gorącym sercem uczestniczyli w świętych obrzędach i złożyli ofiarę miłą Tobie, a dla nas owocną. Panie, niech nasz pośrednik Jezus Chrystus uczyni te dary miłymi Tobie. Niech nas zjednoczy ze sobą, zjednoczony ze sobą przedstawi Tobie jako przyjemną ofiarę, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, obchodząc dzisiaj święto Róży Mistycznej Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona to za sprawą jednorodzonego Syna Twojego on
ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego. I zachowując dziewictwo, wydała światu światłość przedwieczną. Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą aniołowie, uwielbiają państwa, z lękiem czczą potęgi, a wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią niebiosa, moce niebieskie i błogosławieni serafini. Z nimi to prosimy dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu. Święty, 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 Pan Bóg zasłynął, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Ojcze, nieskończenie dobry. Pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Benedyktem Franciszkiem, naszym arcybiskupem Markiem, kardynałem Stanisławem emerytowanym oraz wszystkimi, którzy wiernie szczegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz Twój Kościół pokojem, jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach. Panie, polecam Ci Jacka, za którego dzisiaj sprawuję tę mszę świętą. Ty go uświęcaj, umacniaj. Polecam wszystkie intencje, jakie przez Matkę Bożą Tobie przynoszę. Polecam Ci, Panie, wszystkie intencje świec wotywnych i ofiarnych. Zofię i Aniele, Michała i Kingę, Teresę, Klaudię, Michała i Justynę, Annę, Klarę, Pawła, Monikę, Edwarda, Kamila, Aleksandrę i Krzysztofa Pietras, Wandę, Zofię, Henryka Łopatowskiego, dwie rodziny, rodzinę Antoniniusa Pieczarka, Władysława, rodzinę Władysława, Ryszarda i Katarzynę, rodzinę Klaudiusza, Kasię i Pawła, Dominikę i Piotra, kapłanów Ci proszę, Maksima, męża i córkę naszej cerki, Alana, Kamilę, Sofię, Lanę, Dilana, Arianę. Polecam Ci Mariannę, Ewę, Adama i Annę, rodzinę Dryjak i Kubiców, Huberta, księży Andrzeja Stanisława Piotra, rodzinę Klimowicz, Brunona, który ma w niedzielę przystąpić do chrztu, matkę jego chrzestną, Joannę Klimowicz. Dawida Ci polecam, Panie, Gabrysię i Teresę, Mateusza i Dominikę, Daniela i Katarzynę, Jacka i Ewę, Beatę i Ewę, Gabrielę i Barbarę, Marka, Katarzynę, Panie Wochniak i Jarosława, Monikę i Mariusza. Polecam wszystkich kapłanów,
którzy z nami idą na bój, siostry zakonne i ojców zakonnych, wszystkich członków naszych grup modlitewnych, sąsiadów i krewnych, wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów, całą naszą pustelnię. Każdą osobę, która tu mieszka, przybywa, modli się, co tu pracuje. Polecam Ci wszystkich internautów, tych, którzy trafią z nami na modlitwie i tych, którzy ciszczy też kłostan na naszej audycji. Polecam Ci tych wszystkich, którzy dzisiaj pójdą z nami na pielgrzymkę. Oddaję Ci właśnie sąsiadów i krewnych. I wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie te ofiary uwielbienia, także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu. Za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swojego osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem, ze czcią wspominamy najpierw Panią chwałę Marię, zawsze dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona, Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Wzrugona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Przez Chrystusa, Panu Żywu. Amen. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas sług Twoich i całego ludu Twojego. Napełnij nas swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego utępienia, dołącz nas swoich wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby stała się dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie Boga Ojca swojego Wszechmogącego i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem
serce i proszę o przebaczenie tym, którzy nie wierzą w Ciebie, nie uwielbiają Ciebie, nie ufają Tobie i którzy Ciebie nie kochają. Pan Bóg i Bóg mój. Podobnie po wieczerze. Wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Uczynicie ją, mówią. Uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z całego serca. I proszę o przebaczenie tym, którzy nie wierzą w Ciebie, nie uwielbiają Ciebie, nie ufają Tobie i którzy Ciebie nie kochają. Pan Bóg i Bóg mój. To wielka tajemnica wiary. Właśnie śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy tego przyjścia chwały. Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne niebowstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty ziadecznego, kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dar swojego synowi Abla, ofiary naszego patriarcha Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie bolamy Cię, przekonując Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali oficję błogosławieństwo i łaskę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach,
Panie, polecam Ci w 30 dniach po śmierci Antonina Światłoń, Piotra Kmiecika, Krystiana Konieczną, Józefa Jocz. Panie, daj im łaskę stanięcia w prawdzie. Polecam Ci z małych rodziców Pana Tadzia, Piotra i Antonina, jego brata Mariana, syna Filipa. Polecam Ci z małą mamę Pana Andrzeja, Zofię. Polecam najbliższych zmarłych, wszystkich tu obecnych, w pionie rodzic, małżonek, brat, siostra, dzieci. Niech i oni poczują tę łaskę. Niech tę łaskę otrzymają również ci internautów, którzy teraz trwają z nami na modlitwie. Polecam Ci wszystkich zmarłych kapłanów, ojców, siostry zakonne, którzy mnie kształtowali, wychowali, tych kapłanów, którzy mnie zapraszali do swoich parafii. Oddaję Ci tych kapłanów, którzy szli z nami na bój, księdza Michała, księdza Emila. Polecam mojego tatę Antoniego, szwagra Jana, duszę wszystkich ofiarodawców, dobrodziejów, członków naszych grup modlitewnych, sąsiadów i wiernych, i krewnych, i tych wiernych, którzy kiedykolwiek otarli się o moje kapłaństwo, którzy przed nami uderzyli wiary i śpią w pokoju. Polecam Ci wszystkich mieszkańców tu Górnej Grzechni, którzy na polach pustynianych on dziś przez wieki pracowali, byli ich właścicielami, a są na drugim brzegu. Niech ta ziemia, którą zdobywali, uświęcali, będzie teraz dla nich, Panie, łaską miłosierdzia. Błagamy Cię, daj tym zmarłym, a wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości, pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Również nam, Twoim grzesznym sługom, upalającym Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami, męczennikami, Janem, Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa Pana, przez tego Boże, dobra, ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nami udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelki honor i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się, pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bez pirnozamentu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję, prosim Cię. Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Kościoła zgodnie z Twoją wolą, na pełni mój pokój. Do Twojej wolności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem twoim. Naszego Pana Jezusa Chrystusa, który łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty z woli Ojca za współdziałaniem Ducha Świętego przez swoją śmierć darzysz światu wybawnie przez to najświętsze ciało i krew Twoją od wszystkich nieprawdziwych zła spraw także, abym zawsze dał Twoje przykazania i nie dozwól mi dołączyć się od Ciebie. Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała i krwi Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twojemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie czy moją duszę i ciało. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, byś wszedł do serca mego, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Panie, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Panie, jestem godzien, abyś wszedł do serca.
wszystko, co Ci się nie podoba, i świętym ogniem Twojej miłości wypisz na moim sercu Twoje cierpienia i złącz mnie mocno z Tobą, węzłem tak ścisłym i słodkim, abym w utrapieniach życia mógł spocząć na Twoim sercu i znaleźć moc i pokrzepienie. Niechaj mój duch nie pragnie niczego innego, jak tylko być u Twego boku. Niech moja dusza napawa się Twoją krwią i karmi się wraz z Tobą chlebem Twego cierpienia. Chciałbym przywitania Jezusa Chrystusa, myślę, że otwory możecie wieczne. Chciałbym przywitania Jezusa Chrystusa, myślę, że otwory możecie wieczne. Chciałbym przywitania Jezusa Chrystusa, myślę, że otwory możecie wieczne.
Zbędnik łaciński, strona 87. Duszo Chrystusa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, cieszy w chwilach udręki. Kiedy zbliżysz się do Niego, On obdarzy Cię swoją miłością i umocni do walki. W Nim znajdziesz pociechy i pewność, że droga, którą idziesz, prowadzi do wiekuistego zjednoczenia z umiłowanym. Pan będzie Twoją mocą i pociechą. On sam, cierpiący, zna Twój ból i samotność. Do Niego uciekaj się we wszystkim, bo z Nim nie przeraża żadne cierpienie. Śpiewnik księdza Siedleckiego, strona 273. Nieskończona najświętsza
niech nigdy nie zabraknie Ci odwagi do tego, by wołać do Pana, który może Cię podźwignąć i zachęcić do walki. Kiedy i na Ciebie przyjdzie chwila zupełnego ogołocenia, kiedy odbiorą Ci wszystko, co masz, kiedy zatrzasną się przed Tobą drzwi wszelkiej nadziei, wówczas uciekaj się do źródła miłosierdzia Bożego, odkrytego dla Ciebie. Wiedz, że Jezus ogołocony ze wszystkiego staje przed Tobą jako źródło łaski i duchowego umocnienia. Ksiądz Siedlecki, strona 234. O milcząca kostio Duch Twój. Strona 227. Modlitwa za wybranego kapłana. Boże, źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że Ty w swojej miłości obdarzyłeś księdza godnością kapłaństwa. Zapragnąłeś, by był on szczególnym narzędziem w Twoim ręku. Powierzam Ci jego dzisiejszy dzień, a Ty mocą Ducha Świętego prowadź, kieruj i bądź z nim. Chroń go od wszelkiego grzechu, umacnij w pokusach i strzeż w niebezpieczeństwach. Polecam Ci jego duszę i ciało. Polecam jego radości i nadzieje. Wszystkie trudy i dolegliwości. Niech Duch Święty nieustannie przebywa w jego sercu, przebóstwia go i obdarza swoimi darami, aby każdy jego dzień uświęcał ziemię i uświeżał gniew Boży. Niech będzie posłuszny natchnieniom Ducha Świętego, aby wypełniał wolę Bożą i prowadził duszę pewną drogą zbawienia w Kościele katolickim. Spraw to, o Duchu Święty, aby był gorliwy w służbie Bożej, wypełniał swoją posługę i sprawował sakramenty ze świętą bojaźnią, dbając bardziej o to, aby podobać się Bogu niż ludziom. Sprawiaj, aby nieskalanym umysłem, niewinnym sercem i czystym ciałem zawsze Tobie służył. Maryjo, Matko Kapłanów, módl się za niego teraz i w godzinę śmierci. Amen. Ten sam modlitewnik, strona 321. Otwórz ma oczy.
do serca Pana Jezusa, Maryi, do krwi Najświętszej Mamy Miesiącu. Mój Pani, lipiec, strona 28, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Chryste eleison. Chryste eleison, Chryste eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze, Zbawiciele Boże. Zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata Boże. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, przykonani Bogu Ojcu, spływająca na ziemię. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, tryskająca przybiczowani. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, brocząca z cierniowej korony. Wybaw nas. Krwi Chrystusa przelana na krzyżu. Wybaw nas. Krwi Chrystusa zapłatą naszego zbawienia. Wybaw nas. Krwi Chrystusa bez której i ma przebaczenia. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii. Wybaw nas. Krwi Chrystusa zdroju miłosierdzia. Wybaw nas. Krwi Chrystusa zwyciężająca złe duchy. Krwi Chrystusa męstwo męczenników. Wybaw nas. Krwi Chrystusa mocy wyznawców. Wybaw nas. Krwi Chrystusa rodząca dziewicę. Wybaw nas. Krwi Chrystusa ostoje zagrożony. Wybaw nas. Krwi Chrystusa ochłodo pracujący. Wybaw nas. Krwi Chrystusa pociechu płaczący. Wybaw nas. Krwi Chrystusa nadzieją pokutujący. Wybaw nas. Krwi Chrystusa otucho umierających. Wybaw nas. Krwi Chrystusa pokoju i słodyczy serc naszych. Wybaw nas. Krwi Chrystusa zadatku życia wiecznego. Wybaw nas. Krwi Chrystusa wybawienie dusz z otchłani czystości. Wybaw nas. Krwi Chrystusa wszelkiej chwały i czci najgodniejszej. Wybaw nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, któryś jednorodzonego Syna swego ustanowił Odkupicielem świata, i krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem nadawali się w niebie przez tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa Twojego, który z Tobą żyje i prowadzi w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Święty Michał Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasad z pomocą Jego Ducha, bądź naszą obroną. Aby go Bóg ogromić nas, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na skutek dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą wstrąć do piekła. Amen. Modlitwa o ratunek dla świata, o pamiętanie dla tej cywilizacji śmierci. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Odpowiecza głodu ognia i wojny, od nagłej niespodziewanej śmierci zachowaj nas, abyś nieprzyjaciół Kościoła Świętego poniżyć raczył. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, przepuść. Jezu, wysłuchaj nas. O Jezu, grzeszni Ciebie Boga prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Matko, uproś. Matko, ułaj. O Matko, wszyscy się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módl się za nami. Nasza modlitwa za naszą ukochaną ojczyznę Polskę.
i o intronizację Pana Jezusa na Króla Polski przez stolicę Kazimierza Królewicza. Święty Kazimierzu Królewiczu, który nade wszystko ukochałeś Matkę Najświętszą, a w swoim życiu zawsze starałeś się godnie służyć Ojczyźnie i Królowi, racz nie opuszczać teraz Twojej Ojczyzny, ale obrębuj za nią nieustannie przed Bożym Majestatem. Prosimy Cię o pokochanie, wyproś nam łaskę obrania Jezusa Chrystusa, Królem naszego narodu, aby mógł układać w nim bez przeszkód i abyśmy wszyscy żyli według Bożych praw. Twoje ręce składam w sprawę intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Jeśli nam tego nie wyprosisz, na cóż wszystkie wysiłki nasze, modlitwy ojców i dziadów, ofiary królów, jeśli na koniec Jezus nie zostałby władcą tego kraju, który mimo matka od wieków przygotowuje mu tron. Tobie powierzam sprawę mojej ojczyzny i mojej własne. Pragnę po wypełnieniu mojej misji na ziemi spotkać się z Tobą w niebieskim raju, skąd będę radośnie spoglądać na moją ojczyznę, całkowicie poświęconą i oddaną Bogu. Modlitwa zakonających o wyrwanie ich duszy diabłu w ostatniej ich chwili życia, bo są w krzewu ciężkim. Ojcze niebieski, wejrzyj te boskie serca, bólem i tęsknotą za tymi, którzy idą na wieczne potępienie. Racz usłyszeć jęk Twoich wiernych dzieci, znoszący się za nimi. O Panie, Ty stworzyłeś te dzieci, Ty karmiłeś je łaską, a Twój Syn Jezus Chrystus własną odkupił je krwią. Zmiłuj się nad nimi w tej godzinie, gdy będą konani. Usłysz słodki jęk, pełen nadziei i miłości, który wydał z Ciebie Twój umiłowany Syn, a nas Zbawiciel, kiedy cierpiał ogromnie za tę właśnie duszę. Ojcze, jak wielka Twoja miłość do tego umęczonego Syna, jak nieskończona Jego zasługa. Przyjmij więc tę modlitwę w połączeniu z ofiarą mojego życia. Przez mękę Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, mieczem przebite serce Najświętszej Marii Panny, krew męczenników i wiarę wyznawców, użyj cierpienia wszystkich Twoich sprawiedliwych na przebłaganie za te ogarnięte mroki dusze. Spójrz na nie w godzinie śmierci jasny promień Twojego światła, światła Ducha Świętego, aby umrzeć swoje dusze w prawdzie i położyć łaską upali przed Tobą szczerze swoje grzechy wyznania Jezus. Wierzę, że Twoje nieskończone miłosierdzie wyjednaj tę łaskę, łącząc te błagania z błaganiami Matki Najświętszej i składamy w Twoim świętym sercu na upłynięgu boleści, kłamcze ojcze, teraz i na wieki. I nasza codzienna modlitwa rzeczy ofiarnej. Boże Ojcze Niebieski, przychodzę do Ciebie z całą moją nędzą i ofiaruję Ci moją duszę i ciało. Z miłości do Ciebie kłonię się na Twoim ołtarzu wraz z Jezusem i Marią, jako ofiara cała Pana. Przyjmij moje cierpienie i cokolwiek mnie spotka. Ciebie Ojcze, nie boję się, bo Ty jesteś miłością. Wiem, że moja ofiara jest nikomu ze słudze, ale w połączeniu z Najświętszą i nieskończoną ofiarą Twojego Syna zyskuje moc i wartość nieskończenie większą. Łączę więc moją krew z Jego krwią, moje łzy z Jego łzami, mój ból z Jego bólem, moje udręki z Jego udrękami, moją ofiarę z Jego ofiarą i błagam Cię, aby spojrzał na mnie z litością i przyjął moją modlitwę. Amen. I nasza modlitwa o dar, o łaskę odpustu zupełnego i o nowe namy Chrystusa Króla w połączeniu o kolejnego anioła walczymy. O Jezu Chryste, uznaję Cię Królem Wszechświata, Twojej bowiem istnieje, zostało stworzone dla Ciebie. Wykonuj nade mną wszystkie Twe prawa, odnawiam me przyrzeczenia dane na chrzcie świętym. Wyrzekam się szatana, jego pychy i jego spraw. Przyrzekam prowadzić życie godliwego katolika, a w szczególniejszy zaś sposób obowiązuje się używać sił moich w tym celu, żeby zatriumfowały Twe prawa Boże i prawa Twojego Kościoła. Boskie serce Jezusa, ofiaruję Ci biedne uczynki moje w Twojej intencji, aby wszystkie serca uznały Twoją świętą władzę królewską,
by w ten sposób utrwaliło się na całym świecie panowanie Twego pokoju. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. O Panie Boże nasz, Tyś najświętszym Królem i Władcą wszystkich narodów, z wielką ufnością, że nasza modlitwa zostanie wysłuchana, prosimy Cię, Panie nasz niebiański Królu, o miłosierdzie, pokój, sprawiedliwość i wszelkie dobra. Ochranij, Panie nasz Królu, nasze rodziny i naszą ojczyznę. Prosimy, uchroń nas przed naszymi wrogami i przed sprawiedliwą karą. Przebacz nam, Panie najwyższy Królu, nasze grzechy przeciw Tobie. Jezu, Ty jesteś Królem miłosierdzia. Zasłużyliśmy na Twoją sprawiedliwą karę. Zmiłuj się nad nami, Panie, i przebacz nam nasze winy. Ufamy Twemu wielkiemu miłosierdziu. Królu nasz, zasługujący na oddanie głębszej czci, składamy pokłon przed Tobą i prosimy, aby Twoje królestwo zostało uznane na całej kuli ziemskiej. Amen. Jezu Królu Polski, Jezu Królu Polski, jestem przy Tobie wierny, jestem przy Tobie wierny, Jezu Królu Polski, Jezu Królu Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. O, tu ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Wrocielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowi. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie. Racz wlać w serce zastawaniem anielskim, wcieleniem Syna Twego poznali. Przez Jego mękę, krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tego Chrystusa Pana naszego, co naszych ukochanych zmarłych, wieczny odpoczynek radzim dać, Panie. Wieczny odpoczynek radzim dać, Panie. Wieczny odpoczynek radzim dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Ave, Ave, Ave Maria. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Zdrowaś,
wnętrzności Marii Panny, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego. Pannę z Wami i z Duchem Twoim módlmy się. Przyjąwszy zasiłek naszego zbawienia, prosimy Cię, Panie, daj, aby nas nieustannie chroniła opieka błogosławionej Maryi, zawsze Dziewicy, na której cześć złożyliśmy tę ofiarę przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie udzielasz nam swej mocy. Sprawa, byśmy za wchodem świętych Andrzeja Benedykta zawsze szukali przede wszystkim Ciebie i wśród świata nosili wizerunek Chrystusa Zmartwychwstałego. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, niech nas ożywi boska hostia przez nas złożona i przyjęta, abyśmy zjednoczeni z Tobą w wiecznej miłości przynosili owoc, który trwa na wieki. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Widzicie, ofiara skończona. Bogu niech będą dzięki. Ojcze Wszechmogący, przyjmij z upodobaniem hołd swego sługi i spraw, niech ta ofiara, którą ja niegodny złożyłem przed obliczem Majestatu, będzie miła mnie, zaś tą ofiarowałem. Niech przez miłosierdzie zjedna przebaczenie przez tego Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Początek świętej Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo, ono było na początku u Boga, a wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie. Życie było światłością ludzi, a światłość w ciemnościach świeci, a ciemności jej nie ogarnęły. Był człowiek posłany od Boga i na imię mu było Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby świadectwo dać o światłości, aby przezeń wszyscy uwierzyli. Nie był on światłością, ale miał świadczyć o światłości. Było światło prawdziwe, które oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Ono było na świecie i świat przez Nie został uczyniony. A świat Go nie poznał, do swego przyszło, a swojego nie przyjęli. Tym zaś wszystkim, którzy Go przyjęli, dało moc, aby się stali synami Bożymi. Tym zaś, co wierzą w imię Jego, którzy nie ze krwi ani z porządku ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Oglądaliśmy i chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego Ojca pełnego łaski i prawdy. Bogu niech będą dzięki. Święci męczennicy podlascy, patronowie nasi. Święci męczennicy podlascy, patronowie nasi. Thank you.
święci męczennicy pod nas patronie nasi, święci litania loretańska, bo tam jest wezwanie Rosa Mystica, po czym idziemy na procesję, przebrać się i w pół do 11 ruszamy na nocną pielgrzymkę. Chcę podziękować ofiarodawcom dywanów, bo stare dywany dajemy do prania, bo nam zalało całą wieczerni, bo to było litru wody. Więc cieszymy się i wielki Bóg zapłać za wspaniałą myślność. Ten stary dywan też będzie używany, ale ten nawet czekamy na słońce, by go zalać wodą, wyproszkować i by przyszedł do siebie. Bóg zapłać osobie tu obecnej za wykonanie takiej ogromnej pracy na pielgrzymkę z mapami, co mówiłem w kazaniu. Trzyletna działalność Pana Jezusa, stąd też jak pojedziemy do Ziemi Świętej, będzie nam to bardzo przydatne. Planujemy przygotować każdemu do ręki modlitewnik, pieśni, nieszpory, jucznia, podzakonne, żeby pod ręką nieduże, żeby nie brać wielości naszych, to jest podstawowe, co minimum musimy w ciągu dnia wykonać na pielgrzymkę. Oczywiście, jak ktoś chciał wziąć jezbeńcy, może wziąć, ale to takie minimum techniczne, co nam będzie potrzebne, by było w wymiarze pielgrzymkowym. Inna grupa przygotowuje szerokie rozważania z Marii Waltorty i innych świętych na te miejsca, gdzie będziemy. Stąd się niesłychanie cieszę. Dziś nie chciałem od tego oczu oderwać. Rozgryzłem kod tego pracy. Dużo ciekawych wezwań przed nami. Tak się cieszę niesłychanie na pielgrzymkę na Ziemię Świętą. Będziemy chodzili po miejscu, gdzie wstąpał Pan Jezus. Dziękuję za modlitwy różańcowe moim ukochanym paniom, dziewczętom za nagranie 41 pieśni o Duchu Świętym. Jutro będzie dodatek muzyczny, będzie kaseta jutro też wydrukowana z tymi pieśniami. Więc nasz repertuar modlitewny w pieśniach do Ducha Świętego wzrósł z 40 kilku do 80 kilku pieśni. Więc dziękuję tym, którzy siedzą nad ordomistrzem w kilku punktach w Polsce. Dokonuje się praca. Dziś znowu widziałem 4 godziny dzieci. Jedno, co dowiedziałem się od współpracownika, że ta osoba płci żeńskiej zrozumiała, dlaczego zmieniono formularz mszy świętej na ten taki lajtowy? Żeby gospodynie mogły odprawiać mszy święte. Bo tam nie trzeba żadnej niczego. Jak ręce podniesiesz, jak się oprze, wszystko ważne. Czyli nieważne są gesty, nieważne szaty, ważne serce. Nie powiedziane w jakich kolorze okularów ono jest. Więc za tą pracę przy ordomistrze ogromne jest to wezwanie. Mówiłem o Bogu Ojcu, to raczej dzieci nierealne. My są dopiero przy komplecie, przed czytaniami, módlmy się. A teraz nadchodzi tydzień, że ja już nie będę miał 4 godziny w godzina lub w ogóle czasu na patrzenie i na dopingowanie pracujących. Podaję los na ukochanych figur Róży Mistycznej Matki Bożej, gdzie są. Numer 1, pobrano 20 maja 2017, jest u pani Grażyny Dzierdziarz, Bytom. Niech pan Andrzej powie, jaka tam jest świeca, numer pod spodem. 15, dobrze. Następna. Tu pani Kosiaczak, powinien być 12.
Nie. I pan każdy raz odczyta. Będzie musiała pani Kurusia wiedzieć, nie ma żadnych 12, jest 12. Chyba 12. Świeca numer 2. Pan Marek Grodecki, Gieraszowice, kontrolowana od 24 kwietnia. Już pan Marek, jak przyjedzie teraz jutro na wieczernik, przywiezie 5 minut kary. A pilnuje tego, bo potrzeba nam na kielich koronacyjny. Więc dzieci, zanim będę wołał do was, najpierw łupię wedle prawa tam, gdzie to zalega. Numer 3. Świeca. Pobrano. Ostatnia notatka. 2 sierpnia 2015. Małgorzata Pilcha-Szczew. Ta figurka niekontrolowana przez pustelnię. Numer 4. Pobrana 21 maja 2017. Pan Tadeusz Leboń-Przemyśl. Kontrolowana. Numer 5. Pobrana 20 maja 2017. Mieczysław Gałecki, Kościan, kontrolowana. Numer 6. Pani Łucja Matuszewska, Łódź, pobrana 6-8, kontrolowana. Jak to kontrolowana? A ty pani zapłaciła, jaka dyrektora zapłaciła? A mamy kontrol z nią? No to pani Łucjo, kocham panią, liczysz pani od października do dzisiaj, nie, tam jest inna taryfa, bo jest później 50, jest początek, później jest 100, a już później następne 200 każdy miesiąc. I jedna blondynka oddała już przy takiej kasie figurkę. Złowicza nasza Zośka, nazywam pseudonimer, oddała, no trzymała, no nie na... Więc pani Łucjo, gonię panią. 7 w ogóle niekontrolowana. W ogóle nie mamy adnotacji ostatniej, gdzie ona jest. 8 pobrano 4 czerwiec 2017. Anna Maciejewska, Ząbki, kontrolowana bez kar. Mieścimy się w czasie 2 miesięcy. 9 pobrana 4 czerwca. Janina Przepióra, Rzeszów, kontrolowana. Pani Janino, wszystko czyste, mieścimy się bez kar. Pobrano 10, 4 czerwca 2017, Jolanta Skorupska, Tuszyn, kontrolowana, czyste. 11, śladu nie po niej nie ma, niekontrolowana. 12, kontrolowana, Grzegienia, nieoddane, a czemu tu jest? Jest oddane, to jest. 13 numer, niekontrolowany, w ogóle nie wiemy, u kogo się zahamęciła. Dzieci, Matka Boża wam zapłacze. Ona ma chodzić po naszych domach, po całej Polsce, a nie siedzieć w jednej chałupie. Kup se figurkę, a tą nam oddej. To jest inna celowość róży mistycznej. 14. Numer 26 marzec, Teresa Sygała, Wołów, Pani Tereniu, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 50 i lipiec 50, następny miesiąc stówka, a później kolejne po 200, więc przypominam, zbieram na kielich koronacyjny, chcę uzbierać około 50 tysięcy. 15 kontrolowana jest tu na Grzegieni. Więc drodzy Państwo, niekontrolowane mamy świece numer 5, nasze figurki 12, 13, 11, nie ma śladu po nich, 7 i 3. Tu dać do archiwum, żeby to ogłaszali, ja tu napiszę 13. Czytane 13 lipca 2017. Państwo znają zasadę, pańskie oko konia tuszy. Raz popełniłem gafę, dając komuś
że on przepisze to ładnie po swojemu. Zrobił to ładnie. Ale oddał babom w kuchni, a baby w kuchni położyły koło talerzy i nikt nie wie. I tak dwa razy mi próbowali doradzić, jak się to prowadzi. A jak dawałem do ręki chopu czy babie, posłuchaj, bierzesz ode mnie, rozumiesz to? Tak. Więc tak samo musisz mieć twoje lewe ręce i oddajesz mi do prawy, bo to jest cenny dokument, bo ja Polaków znam, więc dzięki takim pomysłom twórczym nie mamy tyle figurek. Jest wyjście. Ci, co mi nie posłuchali, niech mi kupią teraz 4 figury, ja już dam spokój, zwołania, byście oddali. W Niemczech się pokłócili i już tych figurek nie próbują. Umarł ten, który czcił, był bardzo mocno związany z Monte Chiari. Wydelegował w swoim towarzystwie osobę na następstwo. Demokracja. Demokracja na tym polega, że jak wybierzesz zarząd, który nie wierzy, to co on zrobi? No zamknie firmę i już figurek dzieci nie ma w Niemczech. Bo to mieliśmy z pieczątkami, z Monte Chiari, czyste wszystko. Bo zawsze trzeba popierać źródło, nie? Że jak oni tam... Więc przypominam, wołam o 4 figurki. Moi kochani, teraz czytam nasze ofiary na budowę pomnika. Jeśli jakieś ofiary spłynęły, to moi drodzy zanotuję. Na wielki kamień nie spłynął od niedzieli nic. 886 ofiar złożonych. Wołam o 60 zł na pewne etapy. Część z nich tworzymy jak gromadzenie kamieni, czy gromadzenie żerdek. To już tak, żeby Państwo widzieli, te pieniądze cały czas pracują. Nie każdy odcinek ma tyle pieniędzy, więc pożyczam się z nory, bo jeszcze nora nie jest potrzebna. To idziemy na żerdki, bo żerdki ruszyły i tak dalej. Wielka nora ofiar 573. Nic nie przybyło w tym tygodniu. Wielka rura ofiar jest złożonych. 338. Nic nie przybyło. Bo tam, gdzie najwięcej, to pierwsza akcja. Później po 6 miesiącach następna. Wielka żertka. Też nic nie przybyło w tym tygodniu. Ofiar złożonych 116. Za te ofiary Bóg zapłać. Cały czas żertki, które nabyliśmy, są strugane. W tym tygodniu już na pewno 10. I mam kolegę pana Zygmunta, jego znam, będzie miał z 20. Także, moi drodzy, do końca sierpnia, może Bóg pozwoli, jak jeszcze przyjedziecie i pomożecie, będę wdzięczny. Proszę o akcja żertka, dodatkowe na struganie. Panie, 30 zł, chłopy, 100 zł, chłopy mają grube drzewa, panie, cienkie żertki. Lub też można przyjechać, bo to czytam, że ktoś odrobił, wystrugał. W ten sposób później ułożymy drzewa, nakryjemy, aby mogły funkcjonować w późnym czasie. Tylko tu wyjaśniam, że jak będę nakrywał na przykład blachą, bo czym innego zrobić konstrukcję, no to jak to będzie kosztowało 2000, to ja biorę z tych pieniędzy, czy na barzetka, czy nora, no bo się nie będę dokładał do tego, co jeszcze niczego nie ma, żeby Państwo też mieli rozum otwarty, bo jak chcesz nakryć, to trzeba zrobić rusztowanie. Najlepiej blachą, no bo jak dasz folię, to wytrzyma 2 dni i wzię wiatr, więc żebyście też mieli czasami rozum otwarty, że w kamieniu to się będzie kryły różne obok związane z tym dzieła. Bo jak nagle źle uszy trzeba przesunąć, trzeba wziąć koparę, no to koszt 100 zł godzina. No więc żeby tak Państwo czasami uwzględniali, że dobrze tym gospodarzę, więc będę musiał jak podzielę drzewo na 3 lub 4 kupy, mają długości 2-15 metrów najmniej, trzeba zrobić minimum dach 2-3 metrowy, policz kawałek blachy, ile kosztuje, ja kupuję jako odpadki po 20 metr, no więc dość łatwo obliczyć, ile trzeba złoty na nakrycie mieć blachy, żeby to było nakryte. Więc tu tak tylko wyjaśniam, żeby wiedzieć, jak się gospodarzy pieniądze. Czyli jak chcę nakryć żertki, to znaczy, że z pieniędzy żertek też muszę wziąć na blachę pieniądze. Teraz już nasze techniczne przygotowanie do procesji. Jeszcze raz Bóg zapłać za piękny dzień.
wczoraj i dziś na pustelni było około 50 różnych maści gości, których przyjmowaliśmy, nocowaliśmy, żywiliśmy. Dziękuję za cierpliwość, za wyrozumienie. Panu Bogu też dziękujmy za to, że pojawiają się obok starych lisów na pustelni i inne osoby, które są z nami i modlą się na tytuł. Oczekujemy na każdego. Natomiast wymogi technologiczne są proste. O 18 zamknięte drzwi i po 18 już tu nikt go nie puści. Nie? To jest ustalone, wiemy jak to funkcjonuje. Jest nabożeństwo, później nie otwarte, bo nie będą mi tu gadali koło okien, chodzili, ja się modlę. Wybudowałem pustelnię na modlitwę, a nie na zwiedzanie. Zwiedzanie jest czymś ubocznym. Notorycznie jest łamana zasada stroju ładnego po pustelni, czyli nie majtki, tylko jest poniżki. Ogrodzę pustelni, będę zamykał. Skoro jest tablica, jak mnie widzą, to baby tak trukleją. Weszłam, bo nie będę. Tak pisze, ubierz się, babo, i wejdź. I w związku z tym nie pomaga tablica, do dzieci będę, kiedy są nam zamykał wszystkie drzwi, ogrodzę całą pustelnię i nie wejdzie, bo to taki jest mój plan. Na pewno nie będzie można chodzić w niedzielę. Ja się tu modlę, a tu migulasy chodzą wokoło. No tablice jak trzeba ubrać. Nie pomaga. W związku z tym pustelnia nie jest miejscem do zwiedzania i do podziwiania, do modlitwy i kontemplacji. No więc próbujcie iść na górę Athos w Grecji, czy wejdziecie. Skoro znaków nie chcą baby czytać, ja ogradzam pustelnię. I będę zamykał na łańcuchy bramy. No i sprawa dzieci załatwiona. Panie notorycznie łamią zasadę chodzenia po pustelni. Jak ci jest gorąco, to siedź w chałupie. Proste to, nie? Bo ciepło jest. No to siedź w cieniu. Po co tu? Tablica ci pisze, że tu golasów w shortach, majteczkach. No, siedź w chałupie przecież. Nie będziesz ty dyktował prawa. Tyle wyjaśnia, że przyjdzie drzwi, że będzie przymknięte, no i spokój do tego. Teraz już przygotowanie na nabożeństwo. Ksiądz Siedlecki, strona 230. 230. Thank you.
Matko Najświętsza, swoje wielkie święto, Różu Mistyczna, bądź uwielbiona. Swoje święto każdego 13 miesiąca, bądź wychwalona. Mario, tak Ci dziękujemy, że jesteś tak blisko nas, że z nami idziesz, że nas prowadzisz. Śpiewamy wezwania, strona 41, po polsku i po łacinie. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe audinos, Christe exaudinos, Pater terdece liteus, Zmiennere nomi, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Sancta Maria, Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo Virginum. Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko Łaski Bożej. Teraz Państwo. Mater admirabilis, Mater boni consili, Mater creatoris. Matko Zbawiciela, Panno roztropna, Panno czcigodna. Siedzą za nami, Virgo predicanda, Virgo potens, Virgo operens. Ora pro nobis, na stolicę mądrości, że czynimy znak krzyża na czole, proszę. Sedes sapientiae, causa nostra letitiae, la spiritu ale. Przybytku chwalebnie, przybytku sławnej pobożności, Różo duchowna. Roza mistyka, roza mistyka, roza mistyka. Refugium peccatorum, consolatrix afflictorum. Wspomożenie wiernych, królowo aniołów, królowo patriarchów. Regina in celum assumpta, Regina sacratissimi rosari, Crulo vorru
przychodzi, królowo pokoju, królowo Polski. Regina Polonie, Regina Polonie, Regina Polonie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie. Agnus Dei, idolis peccata mundi, exaudi nos Domine, exaudi nos Domine. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Módlmy się, Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć Cię trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawienicę Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień, obdarz wieczną radością przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Subtuum presidium. Confugimus sancta Dei genitrix. Nostras depravationes redespicias in necessitativus nostris. Sed acaiculis concis liberas semper. Virgo gloriosa et benedicta. Domina nostra, mediatrix nostra, advocata nostra, consolatrix nostra. Tuo filio nostre concilia, tuo filio nostre manena, tuo filio nostre presenta. Słonecznej światłości, najświętsza Pani, na ziemię wstępuje Jezusa. Magnificat anima mea, magnificat, magnificat anima mea.
Magnificat anima mea, Dominus, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie. O żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz, sakramencie. Dar procesji, modlitwy z Państwem. W pół do 11 ruszamy na naszą swą pielgrzymkę. Witam dyżur jasienicki. Mamy z synem na czuwaniu. Cieszę się, niech Pani Krusia pootwiera okna, bośmy tutaj chyba równo zadymili. W związku z tym się podusicie. Później sobie przymknijcie okna na zewnątrz. Dociskają, przekręcają, coś jest zamknięte, wrócimy na pewno około trzeciej, nie później, bo dziś nie ma ogniska, ani kiełbaski wędzonej, bo jak będziemy na szczycie, będzie już po 12, a to już będzie piątek. Dziękuję Panu za piękną służbę, za piękne modlitwy. I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chwała idzie przy niebie, bądź w każdym momencie. Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie i minut godzinie, a godzin wieczności tylekroć bądź pochwalon Jezu ma miłości. Ile bądź pochwalą Jezu ma miłości. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut godzinie, a godzin wieczności, tylekroć bądź pochwalą, Jezu ma miłości. Niechaj będzie pochwalony przez Najświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przez Najświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.